No myślę, że sektor bankowy jest zdominowany przez komunikację taką typowo produktową. Dzisiaj różnice w ofertach banków nie są tak drastyczne, dlatego istotne jest, żeby mówić więcej o emocjach, a mniej o produktach. Tak naprawdę cały czas szukamy niestandardowej formy komunikacji i to jest nasz cel, żeby wciągać klienta w ten nasz świat poprzez dostarczanie pozytywnych emocji, a nie poprzez to, że będziemy wyskakiwali z każdego rogu zakątka internetu. Lepiej, żeby viral był gdzieś w środku kampanii, bo on zwiększa zasięg i to jest coś, czego się po prostu nie spodziewa. Musisz zrobić dobry materiał i on wtedy poleci. Ważne jeszcze przy tworzeniu virala, szczególnie jeżeli mówimy o kontekście współpracy z influencerem, jest to, żeby pomysł na viral i to, jak lokujemy produkt, było ograne w kontekście i żeby to było jak najnaturalniej wyglądało w samym materiale, który będzie stworzony. Kampania posiłkowała się głównie hejtem. Była część osób, której się nie podobał nasz przekaz i ta skala była tak wielka, że pojawiła się też duża część osób, które tłumaczyły, chciały zripostować to i w ten sposób powstała taka dyskusja w sieci. Koncept bazował, no, oprócz tego, że na silnych emocjach, to przede wszystkim na tym, że te emocje muszą wzbudzać nie tyle zachwyt, tylko muszą wzbudzać na tyle silne jakieś kontrowersje i przemyślenia, żeby ludzie chcieli o tym rozmawiać i dyskutować. Dzięki stosowaniu niestandardowych mediów i rozwiązań oraz kreatywnych scenariuszy jesteśmy w stanie zbudować percepcję marki jako nowoczesnej, premium, wykraczającej poza utarte schematy. Marka, nawet jeżeli ma ugruntowaną pozycję, to poza zdobywaniem nowych klientów, ich serc, możemy wzmocnić więzi z obecnymi klientami.